nie będę musiał poprawić mikrofonu, bo pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Prezesie, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, jest mi bardzo miło, że mogę reprezentować Parlament Polski akurat w tym miejscu dzisiaj i myślę, że trzeba zacząć od podziękowań. Od podziękowań dla Pani Premier Beaty Szydło, dla Pana Ministra Adamczyka, który nadzoruje te bardzo istotne elementy rozbudowy infrastruktury kolejowej i drogowej. To oprócz tego, że rząd polski stymuluje rozwój gospodarczy, to również łączy. Myślę, że takim hasłem, że kolej łączy, nie musimy się powstydzić. Oświęcim będzie miał bardzo dobre, szybkie połączenie z Krakowem, z stolicą naszego regionu. I to są te właśnie elementy, które są bardzo istotne dla nas, ważne, żebyśmy coraz bliżej się czuli, że jesteśmy bliżej w Krakowie, że jesteśmy w Małopolsce. Panie Ministrze, te wszystkie zadania, które Pan nadzoruje, Pana Ministerstwo Drogi, S1, myślę, że jest w perspektywie też zagęszczenie tego ruchu drogowego, które pozwoli nam bardziej połączyć tą część Małopolski Zachodniej z Krakowem, są bardzo istotne. To jest rozwój gospodarczy, to są miejsca pracy, szczególnie teraz w dobie kryzysu, gdy możemy powiedzieć, że te działania, które są kierowane również do samorządów, one stymulują rozwój gospodarczy, dają środki, możliwości funkcjonowania firm. I za to chciałbym bardzo podziękować tak Panu, jak i Panu Prezesowi Polskiej Kolei. Dziękuję bardzo.